ludzkości dla drugich z cudu natury. Atrybutu cudu natury. I to jest istotny problem. A człowiek jest wyjątkowy i jest cudem. Czy jest dla innych tworem boskim? Na czym polega ten cud? Otóż dość powiedzieć, Wysoki Senacie, że komórka ameby, jednokomórkowy organizm, który nie ma ambicji innych poza tym, żeby przeżyć, zawiera informację genetyczną około 400 milionów bitów. Co gdyby chcieć zapisać w klasyczny sposób, to ten zapis wymagałby 85 tomów po 500 stron każdy. To jest komórka ameby. A komórka, a żywy organizm człowieka. Jedno białko. Karzeł wśród białek. Hemoglobina. Złożona ze 146 aminokwasów, które mogą być ułożone na 10 do 190 potęgi sposobów, czyli 10 ze 190 zerami sposobów ułożenia jednego niewielkiego białka. Informacja genetyczna o tym, jak to wygląda, w zarodku jest. A ile białek, ile takich informacji w organizmie człowieka jest? Szacuje się, że około miliona. O wiele większych białek, bo jak powiedziałem, hemoglobina to jest karzeł wśród białek. A więc niewyobrażalna informacja. Jeżeli mówimy o człowieku jako o organizmie żywym, unikatowym, bowiem cechującym się tym w życiu już dorosłym, że ma umysł zdolny do abstrakcyjnego myślenia, a także wyrażania wolnej woli, to na poziomie zarodka mamy tę ogromną informację genetyczną, której praktycznie organizm nie powiększa. To jest informacja, która jest nie tylko dotyczy wzrostu, ale dotyczy także współdziałania poszczególnych organów. Dotyczy także współdziałania organizmu płodu rozwijającego się z organizmem matki. I w związku z tym tę istotę, bo to jest istota, to jest centrum, z którego ta informacja się rozchodzi, tę istotę należy traktować z należytą godnością, pełną godnością, odpowiadającą istocie ludzkiej, już poczętej. I tyle, jeżeli chodzi o kwestie ogólne. A przechodząc do samej ustawy, która jest przedmiotem naszego dyskursu. Otóż niewątpliwie ona niesie pozytywy. Niesie pozytywy. Te pozytywy zawarte są chociażby w tym, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu osób dotkniętych kalectwem niepłodności. Reguluje rynek. Czy stara się uregulować rynek, chociaż nie w każdym calu, powiem otwarcie. Oczywiście jej dodatkowym plusem może być to, że być może będzie wzrost liczby urodzeń. Ma także plus w postaci taki, że jest zakaz wytwarzania zarodków do celów innych niż pozaustrojowe zapłodnienie, czy do celów implementacyjnej diagnostyki genetycznej. To są plusy. Ale jest cały szereg negatywów.
One były tutaj wymieniane w czasie zadawanych pytań. Nadmiarowa liczba. Kto może być dawcą? Kto może korzystać z metody? I co po? Czy rzeczywiście jest dostatecznie zabezpieczona godność osoby poczętej na przysłowiowym szkiełku? Otóż co do tego, można mieć tutaj poważne wątpliwości. Co po? Ten problem ludzkość widziała już dawno. Goethe Faustie tak to określił. Kiedy uczony Werner produkuje człowieka w probówce i krzyczy, tu dzieje się wielka rzecz, to na to z boku drwiący Mefistofeles powiada, idiota, nie wie, jaką tragedię rozpoczyna. Dlatego, że rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę, w tym momencie my nadajemy zupełnie inny charakter człowiekowi, jako bytowi. Człowiek stał się produktem. I być może homunculus, bo tak go nazywa Goethe, będzie musiał przez całe życie walczyć, żeby nie czuć się produktem. Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, Panie Marszałku. Obok drzewa dobra zasadzone zostało drzewo zła. W imię wolności dla człowieka. Dla jednych Bóg, dla drugich natura nie narzucają kagańca na dokonywanie wyboru. To człowiek sam o tym ma decydować. Decydować opierając się na sumieniu i na mądrości, która podpowiada, że nawet uczonym nie należy bezkrytycznie oddawać decyzji, tym bardziej politykom. A jeżeli się już podejmuje te decyzje, to one powinny być podejmowane na zasadzie pełnego dobra, w miarę pełnego dobra, a nie na zasadzie mniejszego zła. Osobiście tę ustawę, w tym kształcie jaki jest, odbieram jako ustawę opartą o zasadę mniejszego zła. I nie godząc się z tym, niestety nie będę jej mógł poprzeć.